Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie. 22 marca, godzina 10, rozpoczynamy. Proszę Państwa, jest nas obecnych, trochę mi tutaj podpisy chyba, albo przeliczyłem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest nas 10, a mam tu 11 podpisów. Albo może ktoś za maszyn się podpisał. Dobra, fizycznie jest nam 10, także stwierdzam kworum i jesteśmy upoważnieni do podejmowania decyzji. Proszę Państwa, porządek obrad Państwo dostaliście, jest to w sumie dwa główne punkty, prezentacja założeń kierunkowych dla Szpitala Powiatowego w Sławnie, przedstawienie planu zarządzania dyspozycjami szpitala, inne wnioski. Zanim przyjmiemy porządek obrad, chciałem przywitać serdecznie nowego naszego członka Rady Społecznej. To pan, przepraszam, jest to pan Paweł Michalak. Witamy serdecznie, panie dyrektorze, przedstawiciel województwa. Wszystko wszyscy wiemy, mam nadzieję, będziemy współpracować przez najbliższe lata. Czy jakieś uwagi do porządku obrad państwo? Pani dyrektor? Chciałam wnieść nowy punkt, jeśli w tym momencie. Ponieważ na podstawie artykułu 48 ust. 2 punkt 1a ustawy o działalności leczniczej na zbycie środka trwałego jednostka powinna mieć wydaną opinię przez Radę Społeczną. Bardzo proszę o wniesienie tego punktu. W materiałach macie Państwo opinię techniczną dotyczącą tego aukta. To właśnie chodzi o to, czy jest propozycja wprowadzenie punktu, jeśli mogę zaproponować, punktu 4a, wydanie opinii dotyczącej zbycia środka trwałego jako uzupełnienie porządku obrad. Czy jeszcze jakieś uwagi do porządku? Zatem kto z Państwa jest za przyjęciem porządku wraz z tym dodatkowym punktem, o którym wnioskował Pan Dyrektor? Prosiłbym o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Porządek został przyjęty. Proszę Państwa, jak macie w materiałach, witamy Panią Drużynę, macie się Państwo w materiałach, Pan Dyrektor złożyła różne założenia kierunkowe dla Szpitala Powiatowego w Sławnie. Rozumiemy, że jest to, są to tezy, kierunki, na podstawie których będzie realizowany czy opracowany program naprawczy. Pani Dyrektor oddaje głos. Jako punkt najważniejszy i taki wyjściowy, jeśli chodzi o nasze działania na najbliższy okres, jest to, znaliśmy, że musi to być wszystkich danych dotyczących wielkości struktury zadłużenia, ponieważ ogólnie szpital nie dysponował listą, taką globalną listą, która obejmowałaby wszystkich wierzycieli szpitala naszego. W celach takich organizacyjnych wydałam zarządzenie dotyczące właśnie gromadzenia wszystkich danych dotyczących wielkości struktury zadłużenia, tym samym wprowadzając przynajmniej pierwszy etap restrukturyzacji i zarządzania wierzytelnością szpitala powiatowego w Sławie. Na mocy tego programu ustaliliśmy wykaz wierzycieli i taki wykaz oczywiście pod względem jeszcze dodatkowych czynności wynikających z tego zarządzenia oczywiście jest w tej chwili już funkcjonuje. Jest to w celach takich organizacyjnych uznaliśmy, że przebieg tego procesu będzie podlegał odrębnej ewidencji księgowej. Założyliśmy odrębne konto w naszym programie rachunkowym i każda kwestia dotycząca właśnie spłaty tego zadłużenia będzie odrębnie ewidencjonowana i oczywiście dokumentacja podlega również takim samym rygorom. Co do samego programu, to może ja poproszę teraz pana Marka Wojskiego, który oczywiście jest
jak najbardziej zaangażowany w realizację tego programu. Przygotowanie tej listy złożonej w szpitalach, która jest dosyć płynna, został wprowadzony pierwszy krok, czyli próba powstrzymania wzrostu tego zobowiązania przez narastające koszty obsługi tego. W dużym stopniu udało nam się zawrzeć porozumienia z częścią wierzycieli, którzy są mniej agresywni i skłonni są czekać na swoje środki. Porozumienia są w miarę realizowane. Udało nam się uzyskać pozytywną opinię Urzędu Skarbowego, który wydał decyzję o rozłożeniu na raty zobowiązania za 2015 rok, to jest na 12 lat. Poza tym jesteśmy na etapie dogadywania się już ugody z ZUS-em, ponieważ poprzednia ugoda została w sumie w całości zrealizowana i pozostały już zobowiązania dotyczące nieterminowych rat i należności za styczeń, luty i marzec, i w ciągu 2 tygodni Zakład Ubezpieczeń Społecznych prześla nam decyzję o zawarciu tej ugody. Poza tym w miarę sprawnie na ten moment oddalamy postępowania sądowe, które były do tej pory dosyć mocno wstrzymane i generowały koszty zastępstwa adwokackiego, koszty procesu, a następnie koszty egzekucyjne. Tych postępowań było tylko kilka i dotyczyły tylko takich wierzycieli, którzy to robią celowo i po to, żeby tak jakby do swojego zysku ze sprzedaży produktu do szpitala doliczyć jeszcze koszt tej obsługi prawnej. Ci wierzyciele w większości już zostali spłaceni po to, żeby oddalić próby wydawania następnych nakazów za zapłaty. Te nakazy za zapłaty były również kwotowo podzielone na mniejsze kwoty, takie powyżej 10 tysięcy. To pozwalało im przy dużym poziomie zadłużenia uzyskiwać kilka nakazów za zapłaty. Do każdego nakazu za zapłaty były odrębnie doliczane te koszty. I to generowało gigantyczne straty. Na ten moment to dzięki środkom, które szpital dysponował oraz środkami, które uzyskaliśmy ze starostwa, pozwoliło nam to w miarę skutecznie oddalić to zagrożenie, jeśli chodzi o wierzycieli agresywnych. Pozostają nam jeszcze wierzyciele mniej agresywni, tutaj prowadzimy z nimi rozmowy. Na ten moment część jest skłonna czekać, część nie bardzo. Problemem zasadniczym w restrukturyzacji takiego zadłużenia i w rozmowach z tymi wierzycielami jest ich świadomość, że oni te środki dostaną. To nie jest spółką prawa handlowego, de facto nie jest zagrożony upadłością, a więc argument, że jeżeli nie dogadają się na jakieś tam racjonalne spłaty zadłużenia, to mogą nie dostać nic, niestety odpada, ponieważ mają świadomość tego, że zawsze to znaczy istnieje właściciel, który prędzej czy później zapłaci, to zapłaci z kosztami. To niestety jest świadomość tych wierzycieli, aczkolwiek mówię, część z nich z uwagi na długoletnią współpracę jest skora zawierać takie porozumienia i one cały czas są zawierane. Ja użyłem do starostwa i szpitala ofertę, żeby podjąć próbę wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dotyczącego pozostałej kwoty zobowiązań tych wierzycieli, którzy nie zostali płaceni teraz. To postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone pod nowymi przepisami. Do tej pory szpital, nie posiadając zdolności upadłościowej, a jedynie likwidacyjną, nie podlegał tym przepisom. Teraz sprawodawca tak jakby objął szpitale powiatowe możliwością wstrzymania procesu restrukturyzacyjnego. Jest to korzystne, ponieważ wszczęcie takiego procesu powoduje, że nie ma możliwości wstrzymania postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących zobowiązań objętych restrukturyzacją i wstrzymuje się odsetki. Daje to pewien poziom bezpieczeństwa i możliwości funkcjonowania szpitala, ponieważ nie ma zagrożenia, które na ten moment cały czas jest. Ciągle będzie zajęcie komornicze, ciągle znikną środki, które są niezbędne do takiego bieżącego funkcjonowania. I te fakty generują konieczność ciągłego występowania wnioskami o dofinansowanie tej bieżącej działalności. No jedynym niebezpieczeństwem tego procesu restrukturyzacji jest wola wierzycieli, której trzeba uzyskać zgodę 50% plus 1 wierzycieli na to, żeby taki układ zrealizować, przedstawiając im plany spłaty tych zobowiązań. To jest jedyny możliwość. Wydaje nam się, że jest to droga, która umożliwi w sytuacji pozytywnej decyzji sądu i zgody na ten plan restrukturyzacji i zgody wierzycieli na to, żeby szpital przez rok, dwa, pięć, w zależności od tego, jaka będzie decyzja sądu odnośnie długości takiego układu i wysokości spłaty, mógł funkcjonować.
pozornie, nie generując dodatkowych strat spowodowanych obsługą urzędu. Dziękuję. Tutaj Państwo płynnie weszliśmy w punkt drugi w zasadzie problem restrukturyzacji zarządzania nieruchomości, ale wróćmy może do tego pierwszego, znaczy poprzedniego punktu, bo oczywiście rozumiem, że program naprawczy czy działania naprawcze nie mogą być w oderwaniu od bieżących wierzytelności zarządzania. A to może zostawmy sobie ten punkt, natomiast no, myślę, że jesteśmy zainteresowani tymi działaniami wewnątrz szpitala, poza finansowymi czy organizacyjnymi. Tak jak pani dyrektor Tikta właśnie w swoich założeniach napisała, no, które mają na celu zredukować koszty stałe i zmienne. Może byśmy wrócili, jak pani dyrektor by to widziała, bo rozumiem, to są te założenia, więc nie mamy przed sobą harmonogramu i efektów finansowych, natomiast no, co pani uważa za najważniejsze punkty do zrealizowania w celu właśnie ograniczenia tych kosztów? Proszę Państwa, jeśli chodzi o ograniczenie kosztów, to takie czynności podjęłam po objęciu stanowiska. Generalnie chodziło o to, żeby, czyli dalej chodzi o to, żeby spowodować uporządkowanie pewnych kwestii, które w praktyce, która, że tak powiem, odbywała się w szpitalu, ograniczyć oczywiście bez, że tak powiem, uszczerbku, jeśli chodzi o pacjentów, ograniczyć koszty, które można było ograniczyć, które można ograniczyć, które w sposób taki niekontrolowany, bez takiego nadzoru odbywały się w szpitalu. Głównie dotyczy to gospodarki lekiem, gospodarki sprzętem jednorazowego użytku. To są te najbardziej takie kosztochłonne strefy, które w tym momencie wymagały, że tak powiem, natychmiastowego uporządkowania. Jeśli chodzi o odnoszenie się do na przykład wydatkowania poszczególnych zakresów asortymentowych w pracy komórek organizacyjnych, w pracy oddziałów, proszę Państwa, szpital zupełnie nie wprowadził budżetowania, czyli tym samym nie było generalnie kontroli nad tym, jak przedstawia się kosztowo praca poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do planu dochodów, ściśle określonych dochodów uzyskiwanych z NSZ-u. Wiecie Państwo doskonale, że te dochody są tak praktycznie w jednostce publicznej jedynym dochodem. Jakieś, powiedzmy, pozostałe wskaźniki są, jeśli chodzi o dochody, bardzo znikome i zdecydowanie musimy gospodarować na tych środkach, które mamy zagwarantowane z wypracowanych kontraktów. Generalnie założyliśmy taką zasadę, że każda z naszych komórek organizacyjnych ma przyjęty plan finansowy, oczywiście plan dostosowany do tych dochodów, o których mówiłam, do dochodów z NFZ-u, i pod kątem tego planu jest rozliczana. Oczywiście odbywa się to na zasadzie, że koordynujący takimi oddziałami mają wpływ oczywiście, czy są rozliczani z kosztów, na które bezpośrednio mają wpływ, bo wiadomo, że koszty na przykład osobowe to są koszty stałe i tutaj w tej materii miesiąc w miesiąc przy rozliczaniu takiego wpływu koordynujący oddziałem nie ma. Natomiast jeśli chodzi właśnie o dysponowanie, o gospodarkę, czy właśnie tymi środkami, produktami jednorazowego użytku, oczywiście jest to bardzo mocno rozliczane. Oczywiście
wszelkie inne. Gro przeglądów na przykład technicznych w szpitalu, czy napraw sprzętu, który tak de facto notorycznie powtarza się, odbywało się bez umów. Szpital takich umów nie miał. Wystąpiliśmy wszędzie tam, gdzie można było, o takie umowy, oczywiście uzyskując w ten sposób jakąś konkretną, niższą cenę za takiego rodzaju usługi. Tym samym po przeglądzie umów, czy generalnie w tych sferach, gdzie tych umów nie było, te kwestie też zostały uporządkowane. Proszę Państwa, w chwili obecnej do 31 marca, ponieważ pamiętacie Państwo, że na koniec roku trzeba było, żeby uratować sytuację, podpisując wszystkie umowy pracownicze, czy to lekarskie, czy pielęgniarskie i pozostałego personelu, ponieważ te umowy były zawarte tylko do 31 grudnia. Było to kolejne aneksowanie, natomiast w tej chwili wprowadziłam na mocy artykułu 27 postępowanie konkursowe i w tym momencie jesteśmy na finiszu tego postępowania konkursowego i umowy lekarskie, pielęgniarskie i właśnie pozostałego personelu będą również zawierane już po przepracowaniu tych, po przeprowadzeniu całej procedury konkursowej. Na chwilę obecną sytuacja nie jest łatwa, ponieważ no, okazało się, że jest to moment, w którym no, można, że tak powiem, ze strony oczywiście pracowników podwyższyć stawki i to głównie dotyczy kadry lekarskiej. Chciałam tutaj zaznaczyć, że kadra położnych i pielęgniarek bardzo spokojnie podeszła do propozycji konkursowej i zawieramy umowy na dłuższy okres czasu na tym samym poziomie. Z ogromnym zrozumieniem ta grupa zawodowa przyjęła te proponowane w zasadzie w odniesieniu do już obowiązujących stawek. Niestety mam kłopoty z kadrą, przepraszam, lekarską. Liczę, że do końca marca, po przeprowadzeniu negocjacji z każdym z osobna, bo powiedzmy jest to na zasadzie indywidualnej praktyki, większość mamy tutaj umów kontraktowych, że te umowy dojdą do takiego podpiszenia te umowy oczywiście na poziomie takim, jak w tej chwili w szpitalu obowiązują. Jest szeroko, że tak powiem, szeroka informacja, jeśli chodzi o podpisywanie tych umów, o środki, o kondycję finansową szpitala, więc nikt tutaj w tym zakresie nie może nam zarzucić, że i myślę, że jest świadomy, że możliwości finansowe szpitala są bardzo, ale to bardzo ograniczone. Proszę Państwa, jeśli chodzi o w kwestii na przykład takich czynności doraźnych, które można było już realizować na etapie powiedzmy procesu organizacji, na przykład jeśli chodzi o ubezpieczenie, w trybie odwrotnym dokonałam zmiany brokera w zakresie ubezpieczenia szpitala i mimo, że zwiększyliśmy zakres ubezpieczenia o 200 tysięcy złotych, czego nie było dotychczas, oszczędziliśmy na tym 20, ponad 4 tysiące składka jest niższa. Więc to są takie rzeczy, które już na bieżąco były wykonywane. Niestety
No, jest jeszcze mnóstwo rzeczy, z którymi no, szpital boryka się i są to rzeczy techniczne i są to rzeczy w zakresie dostosowania, czy może braku dostosowania budynków do rozporządzenia ministra zdrowia z 2006 roku, to już jest prolongowane któryś raz z kolei. Są to rzeczy, które bardzo trudne w obecnej sytuacji szpitala, których do wykonania których jesteśmy bezwzględnie zobligowani. Natomiast biorąc pod uwagę taki stan rzeczy, finansowy stan rzeczy, na chwilę obecną jest to wręcz niemożliwe. Jest to o tyle jeszcze bardziej trudna sytuacja, ponieważ gro rzeczy, które chcielibyśmy rozszerzyć, mianowicie poszerzyć spektrum działalności, jest uwarunkowana właśnie przeprowadzeniem czy też dostosowaniem niektórych pomieszczeń do takiego poziomu, w którym można by było ten zakres działania rozszerzyć. I gro takich rzeczy jest właśnie determinowanych przeprowadzeniem remontów. I tutaj niejako jest taka reakcja, że tak powiem, łańcuchowa, ponieważ no, sytuacja szpitala wygląda, no nie jest po prostu ciekawa. Jeśli chodzi o, uznałam, że bardzo ważną rzeczą jest w zakresie teraz tych działań właśnie takich odwrotnych, zabezpieczenie czy restrukturyzacja ogólnie rzecz ujmując w zakresie usług medycznych. Sprawa dotyczy tego, po takich wnikliwych analizach, sprawa dotyczy na przykład też lepszego wykorzystywania zasobów łóżkowych. Chodzi o to, żeby maksymalnie spowodować taką sytuację, w której oddziały szpitalne, te, które rokrocznie, już historycznie nie bilansują się, żeby doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, w której wykonanie kontraktu będzie odnotowywane na jak najwyższym poziomie. Teraz w tej chwili bardzo trudna sytuacja będzie z oddziałem ginekologiczno-położniczo-noworodkowym, ponieważ tą sytuację też znacie Państwo. Na tyle udało się zażegnać niebezpieczeństwo wyłączenia pracy tego oddziału, jeśli chodzi o kadrę lekarską. Pozyskaliśmy pana doktora Birbauma, który koordynuje pracą oddziału. W najbliższych dniach podpisujemy następną umowę ze specjalistą wysokiej klasy, który będzie przeprowadzał w Sowieńskim Szpitalu operacje onkologiczne. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, zwłaszcza uwzględniając no, całą tą otoczkę, która była koło oddziału i oczywiście w perspektywie, tak jak już mówiłam wcześniej, wyłączenie pracy tego oddziału. Na chwilę obecną zdecydowanie nie ma zagrożenia. Oczywiście jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia prac remontowo, takich budowlanych, chyba tak najogólniej mówiąc, które będą zapewniały najmniejszy standard, jeśli chodzi o pracę. Zresztą nie ukrywam, że takie też były uwarunkowania pozyskania kadry, ponieważ no, zaniedbania na tym oddziale są przeogromne. Jestem pewna, że tutaj w tym momencie poprzez te prace remontowe lada dzień powinna mieć już projekt, jeśli chodzi o ten oddział. Będą w znacznej czy zdecydowanej większości już będą zatwierdzały stan, jaki jest wymagany pod kątem właśnie tego rozporządzenia ministra zdrowia. W najbliższym czasie
Chcemy również przyjąć zasadę funkcjonowania w szpitalu jednej izby przyjęć. Ja w swoim opracowaniu nie podałam Państwu kosztów funkcjonowania izb przy oddziałach, ponieważ dotychczas szpital przyjął taką zasadę, że te izby przyjęć przy każdym z oddziałów obciążały koszty poszczególnych oddziałów. One nie były wyodrębnione. W związku z tym nie można było jakichkolwiek danych, chociaż ogólnych, podać, jak to będzie wyglądało kwotowo. Niemniej z doświadczenia wiemy, że izby przy każdym z oddziałów niestety obciążają te oddziały. Planujemy przeprowadzenie, oczywiście adaptację budynku, który będzie spełniał wymogi izby przyjęć. Planujemy w tym zakresie zostawić tylko izby przyjęć przy oddziale dziecięcym. No i oczywiście tu w tym momencie wracamy ponownie do środków, które będą w najbliższym stopniu zapewniały przeprowadzenie remontów do tego, tej izby przyjęć. Proszę Państwa, nie będę mówiła o restrukturyzacji w zakresie zarządzania i organizacji, aczkolwiek pewne rzeczy, które w tym dziale mieszczą się, miały również wpływ, mniejszy, większy, ale miały wpływ również na pohamowanie takich niebezpiecznych trendów. Nie są to rzeczy określone kwotowo, bo trudno, jakkolwiek tutaj w tym zakresie sprawa dotyczy nowego, takiego realnego, na przykład realnej budowy czy zaprogramowania receptariusza, który będzie dostosowany do możliwości, do rangi szpitala powiatowego. Chodzi o ograniczenie, o ukierunkowanie czy wyspecyfikowanie kierunków leczenia, na jaki stać szpital. Tu w tym zakresie również będzie poruszana kwestia, czy jest poruszana kwestia dotycząca, że tak powiem, wprowadzenia nowych aktów wewnątrzzakładowych, takich pełnych regulacji, co do których na przykład rokrocznie Państwowa Inspekcja Pracy miała jakieś uwagi, czy chociażby ostatni zakres, tu Panie ze związków potwierdzą, dostosowanie, czy też podpisanie w porozumieniu ze związkami zawodowymi tabeli przyznawania odzieży i obuwia ochronnego, tego też nie było. Więc to są takie rzeczy czysto, stricte, porządkowe, organizacyjne, dotyczące właśnie zarządzania, które na bieżąco wykonujemy. W tym zakresie również jest kwestia wydania zarządzenia, w którym ścisłej ewidencji poddaje karty drogowe. Wiecie Państwo z raportu otwarcia, że takich rzeczy też nie było. Oczywiście kontrolowanie, ścisła ewidencja kontroli, czy ewidencja kart drogowych i kontroli zużycia paliwa, tego również nie było. Są to po prostu kwestie organizacyjne, tak jak mówiłam, mniejsze, większe, które gdzieś tam w rezultacie przynoszą oczekiwane efekty. Proszę Państwa, jeśli chodzi o dla nas bardzo ważną rzeczą, jest w tej chwili zapewnienie bezpieczeństwa leczniczego. Wiecie Państwo już z dotychczasowych materiałów, które ukazywały się i po trosze z naszych rozmów, spotkań, że poprzez całą tą, że tak powiem, poprzez te wszystkie działania, które odbywały się w kontekście oddziału tego ginekologicznego, niestety zanotowaliśmy spadek, że tak powiem, pacjentek, chociażby w tym zakresie. Niestety
jakieś takie negatywne opinie wysyłane, że tak powiem, w eter, no gdzieś tam po drodze niekorzystnie odbiły się na, chyba nawet troszę na szpitala. To tak na bieżąco, że tak powiem, jest, że tak powiem, odnotowywane. I uważam, że w tym momencie niezbędną rzeczą jest tworzenie naprawdę dobrej atmosfery, prowadzenie dialogu na przykład ze związkami zawodowymi, z jednoczesnym państwa wsparciem również. Przyjęliśmy zasadę, że na każdym kroku informujemy, czy nawet przyjęłam też również w swojej pracy taką zasadę, że często spotykam się, czy to ze związkami, czy z innymi grupami pracowniczymi, rozmawiamy, analizujemy pewne rzeczy, informujemy, żeby powiedzmy był spokój, jakaś taka stabilizacja, żeby to nie odbywało się kosztem jakiejś niepotrzebnej rewolucji. To są rzeczy bardzo istotne i w codziennej naszej pracy, no i ewentualnie w no, pozyskaniu naprawdę jak najlepszej opinii, zwłaszcza no, nie, na niełatwym rynku medycznym i w, powiedzmy w zakresie rywalizacji tutaj z miejscową konkurencją, bo to są rzeczy też piekielnie istotne. Proszę Państwa, jeśli chodzi o może tak w kwestii w tych materiałach, macie Państwo też, mówiłam o oddziale ginekologiczno-położniczym, wyspecyfikowany zakres prac do zrobienia. Ten zakres, który jest tutaj wyliczony, wyspecyfikowany, dotyczy głównie wykazu, nakazu sanepidowskich, kolejnych, z kolejnymi prolongatami i oczywiście tych wymogów, które wynikają z tego rozporządzenia. Tak jak mówiłam, no lada dzień będziemy mieć projekt, będę w stanie określić te koszty. Proszę Państwa, to jest w tej chwili dla nas priorytetowa kwestia, ponieważ tak jak już mówiłam wcześniej, zależy nam na tym, jest bardzo mocno, że tak powiem, bardzo duża zasadność, rozmawiałam w tej kwestii również z panem dyrektorem NFZ-u, zasadność utrzymania tego oddziału tutaj, jak to nazwam, na tej ścianie wschodniej naszego województwa i robimy wszystko, proszę Państwa, żeby te pacjentki z powrotem do nas wróciły już do lepszego standardu, a myślę, że ta kadra, którą w tej chwili, na chwilę obecną zatrudniamy, jeszcze zatrudnimy, spełni oczekiwania tutaj w tym zakresie lecznictwa. Proszę Państwa, ja pozwoliłam sobie też w tym materiale wyspecyfikować te kwestie, jeśli chodzi o kwestie dotyczące poradni i ośrodków, które mamy zarejestrowane w naszych rejestrach, czyli to są te ośrodki, o których nie trzeba było się ubiegać w kwestii nowej procedury rejestrowej i jakkolwiek mamy już powiedzmy tą jedną część formalną spełnioną, ponieważ mamy te ośrodki w swojej ewidencji. O tyle, tak jak mówiłam wcześniej, my będziemy sukcesywnie, tak jak mówiłam, najpierw ta ginekologia, ale sukcesywnie odnosić się do każdej z tych poradni, oczywiście adekwatnie do tego, czy będziemy w stanie i jak prędko będziemy w stanie dostosować pomieszczenia. Trochę tych pomieszczeń, przepraszam, w szpitalu jest, zwłaszcza jeśli chodzi o poradnie, można jeszcze je wykorzystać, regulując to, powiedzmy, czasem funkcjonowania utworzyć. Tak jak mówiłam wcześniej, stosownie do możliwości
do otwierania tych poradni, ale jak już wstępnie zaznaczyłam, dla nas w tej chwili priorytetową jest ginekologia i jej takie normalne uruchomienie. Nie ukrywam, że w tej chwili jest lekkie tąpnięcie, jeśli chodzi o samo wykonawstwo kontraktu. Niemniej zrobimy wszystko, żeby wykonanie już na koniec roku oczywiście było jak najwyższe. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za chwilę Państwu oddam głos. Ktoś Państwa będzie miał uwagi, zapytania. Cały czas bym prosił o to, aby się trzymać tego dokumentu o restrukturyzacji zarządzania wierzytelnościami. Teraz będziemy jeszcze rozmawiać w drugim punkcie. Jeszcze zapomniałem, proszę mnie wybaczyć. Witamy i gościmy tutaj też na posiedzeniu przedstawicielki Związków Zawodowych naszego szpitala. Witam Panie, przepraszam za pominięcie na początku. Proszę, oddaję głos Pani Błażena. Panie Dyrektor, z problemem onkologa. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia poszerzy świadczenia o onkologiczne? Mamy pakiet onkologiczny na ginekologii również. Jest to mały pakiet, jak na powiedzmy nasze możliwości, ale proszę Państwa, nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli on będzie notorycznie wykonywany, żeby pokusić się czy porozmawiać z kierownictwem NFZ-u o to, żeby ten pakiet po prostu powiększyć. Najpierw musimy mieć podstawę do tego, mieć argument, którym należy się posługiwać w momencie ewentualnie zwiększenia. Tak czy inaczej pakiet na tym oddziale onkologicznym również ma. Tak. Drugie pytanie. Koszty osobowe sięgają prawie 78% dochodów za szpitalu. Tak. Panie Dyrektor, tu jest pilna sprawa. Brakuje 140 tysięcy miesięcznie, żeby zbilansować koszty. Co Pani za to pytanie? Proszę Państwa, dlatego jeśli chodzi o koszty osobowe, jest to teraz taki okres, żeby, mówiłam o konkursie, żeby powiedzmy koło tej kwestii popracować. Ale proszę Państwa, jeżeli zaniżę w tym momencie kontrakty, mam w szpitalu rewolucję. Mogą mi rzucić lekarze pracę, ale chyba nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ja próbuję kadrę zatrzymać w takim zakresie, jaki mam. Oczywiście chociażby ten onkolog jest to coś dodatkowego, coś, czego jeszcze w szpitalu sowieckim nie było. Ale proszę Państwa, jeżeli w tym momencie zaniżę wynagrodzenia lekarskie o 2%, wiem, że tych kontraktów mi nie poprzy. I mam sytuację taką. Dobrze, panie dyrektor, w szpitalu są takie zjawiska, że lekarze mają podwójnie opracowane, że tak powiem. Nie wiem, czy to jest prawda. Zadaję do tego pytanie. Lekarz przyjmujący ma wyczucie rozmów przejściowy dostaje dodatkowe wynagrodzenie, jak przyjmie dziecko. Mimo, że jest w tym czasie wynagradzany z pełnienia dyżuru. Czy to jest prawda? Powiem tak. To, że brakuje pediatrów, wiecie Państwo na pewno sami. Nie ma pediatrów. I jeśli chodzi o wynagrodzenie, fakt, to było już stosowane nawet wcześniej. Są preferowane dodatki za to, że lekarz również przyjmuje dzieci w ramach dyżuru pediatrycznego, którego szpital nie jest w stanie zapewnić, bo nie ma pediatry. Czy w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia jest wymóg, że... Tak, ma być pediatra. Jeżeli tego nie spełnimy, zabiorą nam go. Aha, czyli jest taki wymóg? Jest. To nie jest tak, że powiedzmy takie rzeczy dzieją się dlatego, że lekarze chcą, czy szpital rozdaje pieniądze. Absolutnie takich rzeczy nie ma. Czyli to podwójne wynagrodzenie na razie. Znaczy, nie można chyba nawet tego nazwać podwójnym wynagrodzeniem. Jest to swego rodzaju o to, że w tych samych godzinach pracy do tego lekarz dostaje. Trzeba liczyć się z tym, że można, możemy stracić. Po prostu. Mimo, że on nie jest pediatrem, i tak dostaje za to, że przyjmuje dzieci. Bo szpital powinien zapewnić. Pani dyrektor, piszę Państwu w dokumencie, że 15 osób jest w wieku
wieku, jeżeli jest grą osób z tej grupy jest też pod ochroną, pod przedmiotaną. Ale proszę Państwa, ta sytuacja może się radykalnie zmienić w momencie wprowadzenia teraz tych nowych przepisów i może być tak, że po nowym roku wszyscy ci mogą odejść, bo będą spełniali wymagania o te osoby na przykład. Czy przygląda się Pani zatrudnieniu już w listopadzie administracja? Czy nie uważa Pani, że tam jest też przerost zatrudnienia? Chciałam tylko, jeśli chodzi o administrację, chciałam tylko przypomnieć, że w roku 2009 był przeprowadzany audyt i jedno z wytycznych zawarte w tym audycie dotyczyło braku jednej jeszcze osoby w administracji, jeśli chodzi o księgowość. Proszę mi wierzyć, w tej chwili próbujemy łączyć stanowiska, łączyć zakresy czynności. Nie uważam, żeby był przerost. Absolutnie nie. Nie. Jeśli z nowej, bo na nową strukturą zatrudnienia również pracujemy, ale to też wymaga czasu, ponieważ w tej chwili, i tutaj Pani pewnie też potwierdzą, mamy, że tak powiem, w procesie takim tworzenia nowego regulaminu wynagradzania. Najpierw załatwiliśmy te kwestie dotyczące spraw BHP, bo zresztą był to też już nakaz kontrolny, a w tym momencie pracujemy nad regulaminem wynagradzania na strukturę organizacyjną, regulamin pracy również przyjdzie czas i tam, gdzie będzie można łączyć stanowiska, będziemy łączyć. Pani dyrektor, 140 tysięcy mamy miesięcznych spraw. Wiadomo, że na koniec roku starosta nie będzie miał wyjścia, będzie dużo pokryć sprawy. Ale jeżeli będziemy co roku pokrywać straty, nie będziemy stać na remonty szpitali, na zakupy sprzętu. Więc ja nie wiem, czy my dalej możemy trwać w tym stanie w kosztach osobowych prawie 60%. To do niczego nie doprowadzi. Mogę zaproponować obniżenie wynagrodzenia lekarzom. Reakcji, przewiduję reakcję, bo proszę Państwa, z każdym z osobna rozmawiam, z każdym z osobna. Ale wiecie Państwo, że bez kadry szpital nie będzie istotny. Ja wiem, bo już widać po ofertach złożonych na procedurze konkursowej, że oddziałami są, no, może nie najlepsze słowo, ale są zmowy i od razu widać po stawkach, jaki oddział, jaką ofertę składa. Teraz po kolei, sukcesywnie, każdego z osobna wzywam, rozmawiamy i próbuję przynajmniej stawki obecne zachować. Przynajmniej. Pani dyrektor, ja myślę, że pani radnej nie tyle chodzi o lekarzy, tylko właśnie personel administracyjny czy techniczny. Zresztą sama Pani pisała, że istnieją rezerwy w ilości zatrudnionego personelu, przepraszam, średniego i niższego. To myślę, że o tym Pani radna, o to Pani radna pyta. W powiązaniu z tym zdaniem, bo w grupie pielęgniarek zawodowej w wieku przedemerytalnym znajduje się ponad 15 osób. To bardzo dobrze, że jest to zdanie, że realizacja polityki stopniowej redukcji zatrudnienia będzie prowadzona w oparciu o przejście na emeryturę, a nie zwolnienia. Ale to z tego też wynika właśnie, że tych osób jednak może być zatrudnione. Stąd te moje założenia wstępne również, jeśli chodzi o outsourcing, jeśli o sprzątanie, bo przecież tam też wtedy, powiedzmy, no, ta kadra sprzątająca będzie wyłączona. To samo odniesienie do obsługi technicznej, ale to proszę Państwa, to wszystko wymaga po prostu czasu. To nie mogą być takie reakcje, które, czy takie działania, które zdestabilizują pracę szpitala. Szpital musi normalnie funkcjonować. Bez szkody dla pacjenta. To jest
najważniejszy w tym momencie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać? Jeszcze jedno pytanie. Pani wystarczy laboratorium szpitala świadczy usługi dla pacjenta. Dlaczego w tym razie mamy bardzo małe dochody? Nie ukrywam, że kwestie laboratorium też mocno się przyglądam, zwłaszcza teraz w tym momencie, kiedy jest przeprowadzany przetarg na dzierżawę aparatury, na wszelkiego rodzaju odczynniki. No i zresztą z kosztów widać, że ogólnie, że koszty laboratorium są przeogromne. Ale proszę Państwa, no to są takie, powiedzmy, działania, które no, od X czasu już się toczyły. Ja chciałam tylko wspomnieć, że ja w tej chwili pracuję bez zaplecza administracyjnego, bez człowieka technicznego, z główną księgową na wypowiedzeniu. To, co potrafię sama, bo dzisiaj jestem po pokrowce, to, co potrafię sama dotychczas zrobić, proszę Państwa, no jestem niespełna 4 miesiące. Panie dyrektor, nie rozumiem jednej rzeczy. Jedyne laboratorium w Sławie i nie ma dochodu, które świadczy usługi dla miasta. Proszę mi wierzyć, że komórka po komórce, analitycznie, że tak powiem, podchodzimy, badamy, sprawdzamy umowy. Dla mnie najważniejszymi rzeczami, i od tego wyszłam, są oddziały szpitalne, bo tam jest pacjent, tak? Po kolei będziemy... A tu dochody byśmy mieli. Ja wiem, no proszę Państwa, wszystkiego nie zrobię od razu. Ja w całym czasie zastanawiam, tak duże koszty laboratorium świadczą usługi, a nie mamy pieniędzy z tego. Wiem, że jakiś czas jeszcze temu, ale to już powiedzmy z takich przekazów historycznych, jeszcze te podmioty miejscowe szerzej, że tak powiem, w szerszym zakresie korzystały z tej możliwości w szpitalu. W tej chwili ALAP chyba zaproponował niższe stawki badań, jakie były przeprowadzane, i część tych podmiotów, że tak powiem, wykruszyła się. Tym samym, no wiadomo, reakcja łańcuchowa, nasze dochody też spadają. Dziękuję. Znaczy ja rozumiem, że oprócz tego pytania, to wniosek Pani Radnej, chyba możemy się z tym zgodzić, jest, że Pan Dyrektor w najbliższym czasie przeanalizuje te koszty laboratorium. Był taki pomysł, rozumiemy to wszystko, czasu wymaga, ale był taki pomysł i on nie został chyba przez poprzedniego dyrektora przeanalizowany, tak mi się wydaje, bo jest, tu Pani właśnie Radna Magier rozmawiała z przedstawicielem prowadzącego laboratorium w Tarłowie, który rozważa i jest w stanie złożyć ofertę na prowadzenie tego laboratorium. Może to też temu dobrze by było się przyjrzeć. To tak. No w tym momencie. Dobrze, proszę, głos Pan chciał zabrać, Pan Paweł Michał. Pan słowa o sobie, bo jestem reprezentantem wojewody, ale swoje opinie w Radzie będę na własne konto opowiadał. Krótko o doświadczeniu, najpierw rodzinne. Moja mama była pielęgniarką przez 50 lat, siostra jest lekarzem specjalistą. Natomiast sam byłem przez 4 lata w Radzie Społecznej Szpitala w Koszalinie na Niepodległości, tam gdzie pani właściwie Kapita zarządzała tym szpitalem. Także to moje doświadczenie skłania mnie do kilku refleksji, znając specyfikę, że każdy szpital jest inny. I trzeba go indywidualnie traktować. I wiem, jak skomplikowana jest to materia, chociażby po tym dzisiejszym raporcie, ale pozwolę sobie jakby uprościć, znając specyfikę, uprościć pewne rzeczy. Najpierw zacznę może od sytuacji zewnętrznej. Mamy wszyscy świadomość, że nie było jakiegoś zewnętrznego regulatora, wskaźnika, jak prowadzić szpital. Dyrektorzy wskazani są na siebie, na własną intuicję, przedsiębiorczość, wyczucie zmian, znajomość, jaką politykę. A szpitale są, począwszy od rektorów, marszałkowskie, powiatowe, oczywiście każdy powiat marzy, żeby mieć u siebie szpital, bo to jakby gwarantuje bezpieczeństwo obywateli. Tak się odbiera. Jakie na dzisiaj, to znaczy śledząc to, co się dzieje w Gdańsku i
zapowiedzi nowej ekipy, jak w tej chwili wygląda sytuacja. A z drugiej strony wiemy, że wszyscy będziemy podlegali jakby opiece lekarskiej. Oczywiście to może być zapowiedź w związku z złota, ale już jeżeli będzie sprawdzany, czyli powrót do normalności, że tak powiem, bo taką pan funkcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o jaskółkę, która wyczyniła jakąś ujednolicenie w tej chwili w służbie zdrowia, no to jest budowany ten plan na szczeblu wojewody potrzeb zdrowotnych, czyli widzimy, jak daleko jest do konkretnych decyzji. W tej chwili toczą się rozmowy, że część opieki, nazwijmy to, była przekazana wojewodom, być może, że były tylko trafić stałe szpitali, ale oczywiście tu musi być jeszcze relacja między ministrem zdrowia a wojewodą, także to wszystko jest jeszcze jakby w perspektywie rozwiązania tego problemu. Niemniej oprócz tej mapy potrzeb, czy będzie jeden właściciel, czy będzie budżetowanie, to jest sprawa bardzo odległa. Jedno jest pewne, że Narodowy Fundusz Zdrowia, bo w tej chwili nowy szef jest, mówi, że bez żadnych ewolucji do 2018 roku będzie to funkcjonowało. Czyli możliwe są jakby dwie zmiany. Albo procedura, powiększenie, zwiększenie wartości procedury, albo ilości świadczeń. I oczywiście to każdy szpital indywidualny musi prowadzić politykę, zastanowić się tego, jak będzie. Jedno jest pewne, że w najbliższym czasie nie będzie rewolucji i zdani jesteśmy na siebie. Mam wielu przyjaciół, 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 sam jestem zaangażowany w to, żeby oczywiście szpital utrzymać. Natomiast też trzeba by postawić no, pewne radykalne kwestie. Oczywiście doceniam uwagę tego, co pani dyrektor zrobiła, tej analizy, tej bardzo szczegółowej rozmowy z wierzycielami. No, ale jeżeli się patrzy na te główne liczby, to znaczy średnio liczą, że przychody to są 19 milionów, koszty 20 przeszło milionów, czyli jesteśmy co roku tam się. Nawet jeżeli wziąćmy pod uwagę, że w tej chwili według tych ocen specjalistów w obiegu brakuje około 4% żeby się szpitale ogólnie w skali ogólnopolskiej zbilansowały, niech to będzie dwa razy tyle, 8%, no to raptem będzie różnica tutaj miliona złotych. Przy założeniu, że to równomiernie się rozłoży na kontrakt. Czyli to tak jakby w tym momencie absolutnie widzę, że nie ratuje szpitala. Nawet jakby minister dołożył te brakujące z bilansu ogólnopolskiego pieniądze. Oczywiście tu też prześledziłem, że to, co pani dyrektor mówiła, brakuje 3 milionów chyba, żeby wypełnić wymagania Państwowej Inspekcji Pracy. To jest ogromna kwota. Rozmawiałem też chwilę z panem starostą, bo może ma taką wymogą kieszeni, tam wyciągnie pieniądze i pokryje. Wojewoda na razie nie ma żadnych kompetencji. Natomiast tam, tu oczywiście tu dzięki radnym, łaskawości radnych, pan starosta obiecuje, że kroplówka dla szpitala będzie. Ale po tym bilansie całym, oczywiście ja to sobie wynotowałem plusy na poszczególnych stronach, ale też minusy. Ja myślę, że potrzebna jest taka jakby, ja mówię, że to ma być zapisane w wizji wymiernej, żeby to zrealizować. Ale jakby taki aspekt radykalnej zmiany, żeby to też dotarło do ludzi, że taka jest możliwa i ograniczenie w ogóle działalności szpitala, to 4 oddziałów, zmniejszenie radykalnej ilości łóżek. Wiemy z tego, co się orientuje, jedno łóżko to jest 500 zł dziennie, czyli nie jest w kosztach. Poza tym z tego doświadczenia, które wyniosłem
poprzedniej rady, gdzie właściwie rada wyraziła zgodę na propozycję dyrektora i to pani dyrektor Kita zrealizowała, zrobiliśmy jeden oddział komercyjny, opiekuńczy. Komercyjny z opłatą za pacjenta 3200 zł, a wtedy to był realny wzmocnienie finansów szpitala. Bo tutaj innych pieniędzy, jak są takich, nawet regodocjowanych, nie będzie, no mogą być 4-8%, tak bym rozumiał. Dlatego pani dyrektor, doceniając cały ogromny wysiłek, ja myślę, że też musi się pani pokusić o taką radykalną zmianę, że sprzeda pani część budynków, zmniejszy szpital, ograniczy do tego, co możliwe, czyli te podstawowe. Tu zdziwiony byłem, że oddział wewnętrzny przynosi zyski wszędzie, to patrząc na to, co się otwiera komercyjnie. Otwiera się onkologię, otwiera się okulistykę, otwiera się kardiologię. Ma na nie ogromną trudność, bo szpital w Koszalinie dzięki ogromnym pieniądzom, które tam poszły, standardy i jakość infrastruktury jest to najlepsza. Wiem, jak jest trudno przy tym bilansie finansowym, nie dorównać, nie ma szans, ale żeby przybliżyć się do tego standardu. Także to są ogromne wyzwania i problemy przed panią. Natomiast warto by, popatrzmy, co się dzieje w Białogardzie, gdzie weszła zewnętrzna firma, jak radykalnie sobie poczyna, bo tam ja też przed 23 lata prowadziłem własną działalność gospodarczą, jestem inżynierem, także przepraszam, że tak patrzę. Po inżyniersku na to, że mimo, że oczywiście najważniejszą sprawą, zresztą będę powiedziała, są to pacjenci i leczenie. Natomiast tu takie inżynierskie podejście też, że to musi działać i trzeba uciąć, odciąć, wyrzucić, zmniejszyć, dla mnie jest oczywiste. I tu oczywiście pani ma dużo dodała, żeby taką wersję też dla ludzi, żeby móc uzmysłowić. Jeżeli ta kroplówka już z różnych względów, no, powiat ma też, starostwo ma też takie wydatki, że ono by swoje wszystkie pieniądze mogło wydać. Jeżeli to się skończy, to trzeba będzie przedstawić wariant B dla szpitala, bo nie wyobrażam, żeby zniknął słaby szpital. Ale trzeba wariant B przedstawić absolutnego, bo jeżeli mamy wymagane płatności 5 milionów, przy stratach 3 miliony, które trzeba, i nawet uruchomienie. Daj Boże, żeby studenci, specjaliści, w co nie wierzę, że endokrynolog, który się zjawi, za te pieniądze, które pani mi zaproponuje, to oni trzykrotnie więcej mają, jak prywatnie sobie przyjmą. Także to marzenie tego. Także prosiłbym, jeżeli można, w prywatnym imieniu radykalną wersję tego przedstawić. Może. Dziękuję bardzo. No, to może oddamy, bo pani dyrektor miała szansę i jeszcze będzie miała trochę porozmawiać. Czy ktoś z państwa jeszcze, zanim pani dyrektor się odniesie do tej wypowiedzi? Proszę pani dyrektor. Czy widownia też może? Nie. Ja bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki. Odnosząc się do tego, o czym pan mówił, że trzeba ciąć, bo gdzieś tych pieniędzy trzeba szukać, stąd te już wstępne założenia, że no, mimo wszystko zamiast zwalniać ludzi, organizujemy outsourcing, żeby powiedzmy jakieś korzyści z tego tytułu też było. I to nie tylko w zakresie sprzątania, ale właśnie też obsługi techniczne. W związku z tym, że są to duże przetargi, najprawdopodobniej sprzątanie będzie unijnym, więc to czasu też wymaga. Ja chciałam tylko powiedzieć tyle, że no, przeliczenia co do atrakcyjności poszczególnych oddziałów znamy, wiemy. Natomiast chcę powiedzieć jedno. To, że my chcemy, że my wiemy, że dany oddział będzie atrakcyjny, że on przyniesie jakieś wymierne korzyści, to jeszcze nie wszystko. Trzeba uwzględnić konkursy w NFZ-cie i oczywiście uzyskanie kontraktu. To, że my chcemy, to jest połowa. Wiedziałem, że upraszczam wszystko, ale znam, jest skomplikowane. No, natomiast
wiecie Państwo doskonale, że to nie jest tak, że my chcemy i natychmiast jest reakcja NZ-u, macie kontrakt, bo załatwiliście wszystko. W grę wchodzi konkursowanie. Wiecie Państwo, że ostatnie umowy szpitalne są rokrocznie aneksowane, czyli nie ma nowego postępowania. Pan Polan, który jest w opiece specjalistycznej, to samo. W 2017 już mają być na rok. Już mają właśnie, ale właśnie w 2017, więc wydaje mi się, że tak trzeba, że tak powiem, poprowadzić to wszystko, żeby oczywiście utworzyć jak najbardziej atrakcyjne komórki organizacyjne, no ale w tym wszystkim też nie można czekać. Trzeba robić to, co już można, że tak powiem, gdzieś tam w którymś momencie ukrócić, przystopować, żeby powiedzmy nie generować kosztów dodatkowych. I czas. Dziękuję. A może po uzupełnieniu tej części dotyczącej założeń. Zwłaszcza dla informacji dla pana dyrektora. My od kilku lat już rozmawiamy o tym, jak ten szpital ma funkcjonować, znaczy jaka wizja miała wyglądać. Nie mamy, możemy oczywiście mówić o różnych planach i mieć tak zwane chcielstwo, natomiast musimy liczyć zamiary na siłę, a nie siły na zamiary. I wiemy, że między Koszalinem, mówię o szpitalu koszalińskim, nawet słupskim, to my tutaj swoją niszę musimy znaleźć. Wszystkiego nie będziemy robić, bo nie będzie nas stać na sprzęt, na utrzymanie tego. Natomiast to tak i nasza jest opinia, ale też NFZ-u Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego, że ten szpital jest potrzebny. W jakiej zakresie działalności? No to jest zadanie też pani dyrektor, bo nie chodzi nam o jakieś takie brutalne cięcia dla samych cięć, ale o dwie sprawy. To jest zadanie pani dyrektor, właśnie po to ją tutaj mamy, żeby w pierwszej kolejności ogarnęła organizację i koszty. To musi robić już i robi. Natomiast w drugim etapie rzeczywiście, no, żebyśmy zaczęli dyskusję o tym, jak ten szpital ma funkcjonować tak, żeby mógł funkcjonować przez wiele lat, a nie tylko na zasadzie gaszenia pożaru. I o tym na pewno będziemy rozmawiać, tak jak pani dyrektor wspomniała, jest jeszcze krótko, ale już za chwileczkę będziemy ją za bluzkę tarmosić, jak ona będzie widzieć przyszłość naszego szpitala. Również w kontekście tego, co pan dyrektor powiedział i o czym my wiemy, mówię o mapie usług zdrowotnych, bo też nie wiemy, jak to będzie funkcjonować i jak my się znajdziemy w kontekście tej mapy. Proszę Państwa, jeszcze bym prosił, to za tą część dziękuję, a jeszcze bym prosił powrócić do sprawy zarządzania wierzytelnościami, bo to jest bardzo istotna sprawa. Tutaj mówiliśmy o kroplówkach, a kroplówka jest, jak wspominałem wcześniej publicznie, Rada Powiatu upoważniła zarząd do dysponowania kwotą 2 milionów złotych na szpitala. Na pewno w tej kwocie będzie musiała być przewidziane pokrycie straty za 2015 rok, ale mniej więcej drugie tyle dysponujemy. Już uruchomiliśmy wcześniej, na początku roku 300 tysięcy złotych właśnie na spłacenie głównych, może najbardziej pilnych wierzytelności. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że szpital za nadlimity w tym roku wyjątkowo otrzymał prawie że wszystkie, 90% na kwotę 600 tysięcy złotych i pani dyrektor też tymi pieniędzmi popłaciła długi po prostu. Natomiast jest jeszcze kilka aspektów. Pierwsze tak, tutaj ja się bardzo cieszę, że pani dyrektor wspólnie z panem Markiem Osowskim podjęła wysiłek jakby zorganizowania i zarządzania tymi wierzytelnościami, czego elementem są negocjacje z wierzycielami, bo to nam daje realne oszczędności, czy rezygnacja choćby z kosztów zastępstwa procesowego, czy egzekucji komorniczych, czy nawet części lub całości oceny. Wierzytelnościami głównymi to jest ciężko, ale tutaj jest pole, które szpital jako instytucja wykonuje. Natomiast o tym pan Marek już wstępnie mówił, państwo macie przed sobą dokumenty, więc trudno, żeby je odczytywać. Ale ja bym prosił o tym, o czym rozmawialiśmy na zarządzie.
o przedstawienie możliwości restrukturyzacji czy układu restrukturyzacyjnego sądowego, o czym Pan wspominał. Jak to wygląda, jak, żeby Pan mógł przedstawić Radzie naszą nadzieję na ten kierunek. Na ten moment zakładałem, że szpital spłaci te 350 tysięcy należności, które są w ogłosie Magellana. Tak szacujemy, że kwota, która jest zagrożona postępowaniami sądowymi egzekucją, jest po 700 tysięcy. I możemy próbować tą kwotą odbijać na zasadzie takich bieżących akcji, próbować rozmawiać z wierzycielami. Natomiast szpital nie ma możliwości finansowych, żeby zawrzeć ugodę ze wszystkimi i żeby ta ugoda była realna. Ponieważ zawrzeć porozumienie z każdym z nich osobna można. Lepszą, gorszą, ona zawsze daje tam jakiś upust i odracza. Natomiast jeżeli byśmy zawarli ugodę ze wszystkimi naraz, a oni nie chcą czekać dłużej niż rok, to nie ma możliwości, żeby te ugody realizować bez uszczerbku na koszt utrzymania bieżącego. Do tego dochodzi jeszcze układ urzędnie skarbowy, ZUS plus tam bieżące należności kredytowe. Stąd też istnieje ta forma, o której wspominałem wcześniej, wszczęcie tego postępowania restrukturyzacyjnego, które na szczęście obejmuje również szpital powiatowy. Postępowanie restrukturyzacyjne ma tam cztery formy jeszcze. My zastanawialiśmy się, która będzie najodpowiedniejsza, najkorzystniejsza dla szpitala, ale prawdopodobnie albo układ uproszczony, albo postępowanie układowe. I ono polega na tym, że składa się wniosek do sądu, w którym wskazuje się sposób restrukturyzacji, czyli to wszystko, co jak to wcześniej mówiła, czyli maksymalizacja zysku, redukcja kosztów, zmiany, jakie mają być wprowadzone. Wykazać trzeba, że szpital ma możliwość zrealizowania proponowanego układu. Następnie zawiera się porozumienia z wszystkimi wierzycielami, którzy są objęci tym układem, proponując im układ ratalny. Wstrzymali należności odsetkowe, umorzyli odsetki zaległe. Nie wydaje mi się, żeby wierzyciele byli skłonni umarzać część należności głównej. Oczywiście taka próba będzie podjęta, ale tutaj już doświadczenie dotychczasowych rozmów z poszczególnymi wierzycielami, tak jakby przy tym układzie pozasądowym, który teraz realizujemy z nimi, oni nie odstąpią od tego, ponieważ oni wiedzą, że te pieniądze prędzej czy później do nich wpłyną. Zatem zyskiem będzie na pewno umorzenie odsetek zaległych i wstrzymanie odsetek bieżących, które przy tej kwocie to jest ponad 50 tysięcy rocznie. To już pomijam kwestię kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego czy egzekucyjnych, które tą kwotę 700 tysięcy po prostu podwoi. Jeżeli zostawimy to tak, jak jest, jeżeli dojdziemy do porozumienia z wierzycielami, wtedy sąd zatwierdza układ. No i w zależności od tego, na co ci wierzyciele zgodzą się, układ może być od roku do 5 lat. Po zatwierdzeniu takiego układu, wydaniu postanowienia, zatwierdzeniu takiego postępowania układowego, nie można przeciwko szpitalowi wszcząć postępowania egzekucyjnego, występować z tymi zaległymi fakturami do sądu, wydawanie nakazu zapłaty. To daje poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście ten układ trzeba realizować, ponieważ jeżeli on nie będzie realizowany, to ci wierzyciele mogą doprowadzić do zerwania treści. Daje to na pewno duże poczucie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu finansowym szpitala, ponieważ ten stan finansów jest przewidywany, czego nie ma teraz. Poszczególni wierzyciele. Postaraliśmy się, dzięki pana starosty, zneutralizować tych najbardziej niebezpiecznych, którzy po prostu zarabiają w ten sposób, ponieważ oni, mając świadczenie, nie otrzymując za to pieniędzy, zarabiają sobie na tym, że ta wierzytelność o nich wpływa powiększona o odsetki plus powiększona o zysk w postaci tych kosztów obsługi, czyli kosztów sądowych, kosztów zastępstwa. Natomiast nie zmienia to faktu, że pozostaje ta cała armia pozostałych wierzycieli, którzy dotychczas nie byli agresywni i tak jakby patrząc na to historycznie, nie występowali do sądu z wnioskami o wydanie nakazu zapłaty, nie kierowali tego do komornika. Natomiast niestety ten świat usług medycznych jest zamknięty i informacja o tym, że szpital zaczyna płacić, nie jest tajemnicą. I na pewno w jakiś sposób będzie to oddziaływało na tych pozostałych wierzycieli, którzy się poczują pokrzywdzeni, że oni do tej pory byli grzeczni, czekali, cierpliwie nie występowali do sądu. A nie dostali pieniędzy, a ci, którzy byli agresywni, dostali. I to powoduje to, że te nakazy zaczną się pojawiać.
bo na ten moment było ich tylko kilka, my nawet je neutralizowaliśmy, walczymy o obniżenie kosztów egzekucyjnych, natomiast one się zaczną pojawiać. I tutaj są te dwie drogi, albo spróbujemy restrukturyzacji, albo będziemy taką wojnę podjazdową z nimi prowadzić, no, z uszczerbkiem na tych środkach, które są, no, bo w tym momencie pan starosta też tam zakręci. To, że już nie ma, bo już nie ma. Rada powiatu to tak, ale rzeczywiście, my możemy, to wszystko są takie założenia hipotetyczne, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ci wierzyciele będą się zachowywali. Czy jednak będą cierpliwi z uwagi chociażby na chęć tego, że chcą utrzymać kontrakty ze szpitalami, chcą sprzedawać te usługi, ponieważ w jakiś sposób no, na pewno mają na ten i cierpliwie będą czekać, a na ile nie. Dziękuję.